No dobra, aktualizacje z ostatnich 7 miesięcy zostały już pobrane, więc najwyższa pora znowu wystartować z waszym kochanym Grand Theft Auto Online. Jedziemy, GTA Online. Wróciło. Tym razem już naprawdę. Let's remix it. Dobra, przynajmniej mam taką nadzieję. Nie, zawsze coś się może spieprzyć, życie jest naprawdę nieprzewidywalne. Nie, ale w ogóle jestem ciekaw, ile się tutaj zmieniło przez 7 miesięcy. Kurczę, 277 odcinek GTA Online. 7 miesięcy temu nagrywałem poprzedni i pod tamtym odcinkiem cały czas są challenge. No i jeden z nich mam dla was przygotowany na dzisiaj. Co znaczy, przygotowany. Zobaczymy, czy w ogóle uda się go zrealizować. Ale zobaczymy zaraz. Dobra, oczywiście szybko. Tryb online wejść, ale tam widzę co? Podwójne punkty reputacji GTA Money? Wyścigi kaskaderskie i serial Wersarza? Nie no, online oczywiście. Żeby przypadkiem do fabularki mnie nie wrzuciło. No i przy okazji Red Dead Redemption 2, no aż nie wierzę, że Rockstar pamięta o tym, żeby nawet tutaj wrzucać reklamy swoich najnowszych produkcji, które dopiero mają się ukazać. No ale nie no, Red Dead Redemption 2, tylu ludzi na to czekało, łącznie ze mną. Ej, kim jest ta pani z szablą? Ej, to jest chyba jakaś część poprzedniej aktualizacji. Nie wiem, 2 GB 800 mega. Chyba tyle musiałem pobrać, żeby zaktualizować grę do aktualnego stanu. Więc trochę miejsca to mi kurczę zajęło na dysku dodatkowo, ale no w sumie przez 7 miesięcy tylko 2 giga danych? Rockstar, co się stało? Zazwyczaj było tylko więcej. I też w ogóle mam nadzieję, że ktoś jeszcze gra w ogóle w online, ale dobra, to już pomijając loading. Przywitajmy się z Super Lamą. No witam Super Lamy, po takiej długiej przerwie. Nic się nie zmieniłeś. Dobra, pytanie, czy pamiętam, gdzie jest salut? Tak jest. To jest jak z jazdą na rowerze, tego się nie zapomina. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piecho. No dobra, pięknie zaczynamy, nagroda 7,5 tysiąca za moją głowę, ale Entity cały czas stoi, na szczęście. Stało 7 miesięcy, coś się z nim stało? O, logo ekipy cały czas jest. Ale w ogóle właśnie, pytanie. Czy ktoś w to jeszcze gra? Ej, Kuba Ratchet. No, proszę bardzo, od razu trafiłem na znajomego, jaki fuks. Ale chyba kamera mi się zmieniła. Dobra, no to zaczynamy pięknie. Pamiętam, jak się strzelało? Pamiętam. To trzeba się zrewanżować za tą zniewagę. Moment, własna siedziba klubu? Jest coś takiego teraz możliwego do kupienia? Albo posiadania po prostu? O kurde. Ej, to coś z tym trzeba zrobić. Choć w ogóle moment, pytanie, czy po 7 miesiącach ponad, albo jeszcze dłużej nawet, bo przypominam ten materiał sprzed 7 miesięcy, odcinek 276. On nie był, że tak powiem, w ciągu z poprzednimi. To też miał być rzekomo powrót, który tak naprawdę powrotem się nie okazał. Takim, powiedzmy, wstępem do powrotu. Takim wstępem, który trwał 7 miesięcy. No ale dobra, moment. Kuba, gdzie jesteś? Tutaj? Nie, bo tutaj widzę jakiś znacznik. A, ktoś zupełnie inny. Dobra, ale wiesz co? Helikopter mi się jednak przyda. No, jak nie mam dostępu? Jak to nie mam dostępu? O kurde, dobra, widzę, że skoro ja nie mam dostępu, to on sobie zaraz wyłączy tryb pasywny, w którym się znajduje pewnie. A następnie będzie chciał mnie upolować, więc dobrze, uciekajmy. A tak w ogóle właśnie. Odbiegłem od głównego tematu wszystkich materiałów z GTA Online, czyli challenge'y. Właśnie, momencik, zaraz pozwólcie, muszę złapać za telefon tylko. Bo tutaj mam zapisany challenge, który znalazł się na YouTubie. Po prostu teraz komputer jest za daleko i nie jestem w stanie rozczytać tego, co się znajduje pod filmikiem. Więc challenge na dzisiejszy odcinek i przypominam, rzucajcie nowe w komentarzach pod tym odcinkiem. A ja pozwolę sobie ruszyć troszeczkę do przodu, bo policja już mi siedzi na ogonie. Challenge od Przem. Przem? Po prostu Przem, nie Przemo, nie Przemas, po prostu Przem. Przem 212 i challenge brzmi: wyląduj na sterowcu helikopterem i stań. 5 szans. Kurde, dobra, spróbujemy. Brzmi bardzo ciężko, bo wiem, jaką tendencję do wybuchania ma sterowiec, blip tutaj. Ale dobra, może się uda. Jak ochroń cele przed Phil's Happy Man, co? Dobra, nie, wiecie co? Nie, nie bawimy się w cele, bawimy się w challenge. To jest GTA Online. To jest kanał Piechol Plays Games. Tutaj się wykonuje challenge w GTA Online. No, z dosyć dobrą regularnością, powiedzmy. 277 odcinków, jakby nie patrzeć. Łącznie z tym oczywiście. Dobra, to telefon mogę odrzucić na bok. Dobra, i teraz tak, gdzie najlepiej znaleźć helikopter? No na lotnisku pewnie. Czy ja pamiętam jeszcze, jak się wchodziło w mapę? Tak po prostu, od razu? Nie. Kurde. A może tutaj na GPS-ie? Helikopter, tak po prostu?
Tuning, nie, tutaj tego nie znajdę. Trzeba wejść w mapę, tylko gdzie się wchodziło w rzeczoną mapę? Z poziomu telefonu? Nie. Inaczej, z samą grą jest jak z jazdą na rowerze, nie, tego się nie zapomina, okej, okay, dobra, ale jednak pewne poszczególne części gry, o, właśnie, pozostają zapomniane. Tutaj jest i lotnisko. Akurat topografii miasta aż tak bardzo nie zapomniałem, żeby mniej więcej wiedzieć, co gdzie jest. No, koleś zabił cel. No i dobrze, niech się bawi, mnie to totalnie nie interesuje w tym momencie. Ciśniemy na lotnisko na pełnym bucie. Ale właśnie, pamiętajmy o tym, że YouTube nie lubi ostatnio, znaczy w ogóle nigdy chyba nie lubił, znanych piosenek wykorzystywanych w materiałach, więc zmieńmy Freddiego Mercury. Co tam się wy... A jednak, tak jak przewidywałem. 1-0 koleś, 1-0. W starciu mojego Entity z twoim buzardem, jeżeli dobrze pamiętam, tak? No dobra, twój pozostał został zniszczony, klasyka gatunku. Więc czym prędzej spróbujmy się gdzieś tu schować może. Ale właśnie, kurde, kolej z buzardem naprawdę uprzykrzy mi życie, jeżeli chodzi o ten sterowiec. Nie, bo wiecie co? W sumie nawet nie wiem, czy mam jakieś pieniądze, żebym mógł teraz, że tak powiem, odbezpieczyć moje auto z Mutual Insurance. Ej, dobra, ale moment. Tam widzę fajny motor. A tutaj podobno była jakaś ostatnia aktualizacja, której główne skrzypce i pierwsze zarazem grały właśnie motocykle. Western Damon. Dobra, może być. Czy cel na GPS pozostał ten sam? Mam nadzieję. Dobra, ciśniemy. Ale wiecie, jak to bywa z superlamą i motocyklami? To zazwyczaj kończy się śmiercią, więc trzymajcie kciuki, żeby jednak tak nie było. No chyba, że lubujecie się w oglądaniu mojej śmierci na ekranie tutaj, no to trzymajcie kciuki za to. Dobra, ale moment. To też podejrzanie znana piosenka. Jest coś mniej znanego. Właśnie, pamiętam. Przecież ja włączałem zawsze sobie... O! A tak naprawdę włączałem. Należy pamiętać o tym częstym błędzie językowym popełnianym nagminnie przez wszystkich. Czyżbym się skręcił? Nie, tędy też dojedziemy oczywiście. Tylko pytanie, czy tak bezpiecznie. Moment, tędy będzie chyba jeszcze lepiej, bo od razu wjadę sobie na wyskok, o ile w niego trafię. No dobra, organizacja Fierce Happy Man zabiła wszystkie cele. Dobra, temu trzeba się będzie przyjrzeć dokładniej później. A tymczasem lotnisko przed nami. I tu jechałem w jednym kawałku, o dziwo. Dobra, ale nie, salt dalej nie można robić. Tak podejrzewam. O kurde. I on to przeżył. Widzę, całkiem niezły próg zwalniający z tego murku. Dobra, ale czy jestem w stanie jeszcze odzyskać motor? No bo do helikopteru daleko. No niestety, trzeba będzie polecieć tam z buta. Tufles, PL. Co, prezydenta klubu chcecie się zrekrutować? Nie, mam swój własny. To właśnie, pytanie, czy on ma jeszcze jakichkolwiek członków. Dobra, no jest helikopter. No ale podejrzewam, że ten z racji swoich rozmiarów będzie oferował trudniejsze wyzwanie niż chociażby lot i lądowanie zwykłym, najprostszym helikopterem. No, no ale dobra. Nie wolno zaglądać darowanemu koniowi w zęby. Bierzemy to, co jest po prostu. Tylko, haha, pytanie za 100 punktów. Czy ja pamiętam, jak się latało? Dobra. O, tam jest hak. Ale akurat nie w tym challenge'u. Nie będzie mi potrzebny totalnie. No i teraz tak, gdzie ja mogę znaleźć sterowiec? No na pewno nie gdzieś zaparkowany na ziemi. Więc gdzieś w powietrzu, tylko pytanie gdzie? Bo w powietrzu znajduje się jeszcze tamten koleś. A ja w powietrzu jestem jeszcze łatwiejszym celem niż na ziemi. Bo helikopter można po prostu namierzyć rakietą. A na ziemi tam musiał we mnie celować trybem ręcznym, podejrzewam. No chyba, że coś się zmieniło w tej materii. No i dobra, ale pole widzenia mam dosyć duże. Helikopterów innych brak, to raz, a dwa, sterowca też nie widać, co jest jeszcze bardziej martwiące. Kurde, dobra, jeżeli nie będę miał łatwości w znalezieniu sterowca, no to co wtedy z tym challenge'em? Ej, z tego co pamiętam, on gdzieś był, że tak powiem, zaparkowany, uziemiony. To może na takim by dało radę wylądować, no ale dobra, gdzie to było? Pewnie gdzieś cholernie daleko. Nie, moment, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli pamięć mnie nie myli, a pamięć mam dobrą, aczkolwiek krótką, to było gdzieś w tamtych rewirach, gdzie właśnie lecimy. Nie, bo serio, nie widać go nigdzie na horyzoncie. Ani kolesia, to na szczęście, ani sterowca, to na nieszczęście akurat. Nie, a to co powiem szczerze, kurde, gdzie jest ten blip? Nie, bo nie chciałbym w pierwszym odcinku z GTA Online po prostu, no, sfailować już na wstępie pierwszego challenge'a, po takiej długiej przerwie. Fajnie by było, aby to była tendencja zwyżkowa, że tak powiem. Po prostu, żeby mi się to udało od razu, za pierwszym razem najlepiej.
To było świetne. Ej, dobra, a teraz pamiętam, co ten sterowiec gdzieś w tych rewirach powinien być. Kurde. Żeby nie musiał zaraz sięgnąć do internetu. Nie, no moment, no to było tutaj zazwyczaj, ale moment, właśnie, może tylko w singlu. Ten stop z drugiej strony też nie jest taki duży, może po prostu jeszcze go nie widać, może się nie wczytał. A teraz ta woda pod nami. No i chyba go nie ma, niestety. Dobra, ale pamiętamy jeszcze, jak się zwalniało powietrze? Pamiętamy, dobra, na szczęście. Kurde. To Houston mamy problem. Nie chciałbym do drużyny w deathmatchy przeskakiwać tak od razu. Dobra, nie poddajemy się, szukamy dalej. No dobra, to moje baczne oko w sumie może zaliczyć delikatny fast forward, więc... miłego obserwowania. Ja, no i znowu coś nowego? Kurde, zniszcz więzienny autobus. Nie, dobra, wiecie co? Akurat to jestem w stanie zrobić. Jeżeli będę go podhaczyć moim haczykiem, bo już właśnie go wyciągnąłem. A oni rozpoczynają ucieczkę. Ej, czyli tutaj faktycznie coś się nowego dzieje. Muszę zagłębić ten nowy temat. Jeżeli któryś z was gra aktualnie w GTA Online, no to przecież może tak po prostu mi to wytłumaczyć w komentarzu. Nawet nie będę musiał bacznie zainteresować się tym tematem. Ej, dobra, dobra. Ten autobus jest gdzieś tam niżej. Dobra, no. Oni będą pewnie do mnie strzelać, kiedy tylko się zbliżę. No chyba, że więzienny autobus jest opancerzony też od wewnątrz. Ej, uuu, to był lepszy helikopter, ale dobra. Gdzie jest rzeczony autobus? Tutaj coś jeździ w bardzo nieregularny sposób. Więc to pewnie to. Oj nie, to nie to jednak. To gdzieś tutaj. Zawsze mógłbym... O kurde, koleś z buzarda. Tam po lewej. No mam nadzieję, że nie. Dobra, ale jest i autobus więzienny się zatrzymał, kurde. Ale to jest w sumie bardzo mi na rękę. Dobra, już do mnie strzelają, ale ja mam mój haczyk. No pytanie, czy się uda podhaczyć. Już się zaczyna dziać źle. No, dobra, pokaz umiejętności pilotażu. No niestety, mój helikopter się dymi. A oni cały czas strzelają i to dosyć celnie. Dobra, dymie się bardziej. Zaraz pojawi się ogień, więc warto zwiększyć pułap. Ej, a może... To też jest jedna z opcji. Po prostu wyskoczyć i spróbować w nich trafić tym spadającym helikopterem. Tylko on spada w bardzo nieregularny sposób. No dobra, podejrzewam, że oni nie będą tutaj skręcać, ale to może być zbyt nisko, żebym ja to przeżył. A chciałbym to przeżyć, bo wtedy ewentualnie jest jeszcze szansa, żeby Grand Prix'iem po prostu ich rozwalić. Dobra, próbujemy. No, od razu spadochron, lamo, no. Dobra. Tym się strzela, fajnie, tylko bardziej mi chodziło o to, żeby sterować. Oj, raczej na pewno nie trafiłem. Ej, choć w sumie, tam była moja eksploza, tam przejeżdżają oni, naprawdę nie było aż tak daleko. Dobra, mam jeszcze zapasowy spadochron, ale nigdy nie pamiętałem, jak się go otwiera, więc dobra. Lądujmy szybciej. Gdzieś na ulicę. Może mi się uda nawet prosto w rozpędzony samochód wylądować. Oj, nie, albo nie. Totalnie nie ta strona, piecho. Nie. Dobra, lądowanie przynajmniej. Bez gleby. Dobra, potrzebuję twojego pojazdu. Pilnie. Pronto. Czy ja mam bomby? Samoprzylepne. Nie, tutaj się zmienia radio. Gdzie były bomby? Tutaj mapa. Tu światła. Moment, tutaj telefon. Dobra, nie o to chodziło totalnie. Dobra, są granaty i są przylepy. Dobra, to jest do zrobienia. Nie, ale serio, co z challenge'em w takim wypadku? Gdzie jest jakiś kurde sterowiec? Ale wydaje mi się, że oni już powoli będą dojeżdżać do swojego celu. Niestety. Więc trzeba chyba uderzyć tutaj na skróty. Spróbować jakoś ich dogonić. Oj, oj, oj. Pamiętam, jak się korygowało? Pamiętam, dobra. No, czy jestem w stanie ich dogonić? Kurczę, jak najbardziej tak, tylko że oni mogą być na wiadukcie. I są jak najbardziej, ich tam nawet widać. A ja wjeżdżam tak jak gdyby, no... Już nie na tory. Ej, moment, czy oni jadą do więzienia? Nie, nie robi tego, nie teraz, nie. No i bardzo dobrze, grzeczne autko, bardzo grzeczne. Nie no, moje auto, mimo tego, że to nie jest NTT, to i tak powinno być szybsze od tego, czym oni jeżdżą, więc teraz tylko, żeby nie rozwalać się o każde przejeżdżające auto i powinien być w stanie ich dogonić. Dobra, czym się rzucało? Tym? Zapewne. A czym się wysadzało? Dobra, to był autentycznie odruch.
Mózg pamiętał lepiej niż ja. Ej, nie, oni, oj, nie, oni dojeżdżają do swojego celu. Nie odbijaliby tak, jeżeli by jechali do więzienia. Dobra, szybciej, szybciej, szybciej. No, słabo się zbiera, niestety, ten samochód na górkach. Ale zaraz będziemy na tej samej drodze, na której są oni. Kurczę, oni naprawdę już dojeżdżają do końca. Kickflip! Dobra, triczki też, jeszcze pamiętam, jak się robiło. Choć ten wyszedł totalnie przypadkiem. Kurde, nie dogonię ich. Tam musi być po prostu koniec. Chyba, że oni próbują się tam schować w jakiś sposób przede mną. To też jest jedna z możliwości. Ale szczerze nie wydaje mi się, tam pewnie czeka na nich łódź. No właśnie, koniec misji. I do tego jeszcze gościu ma tryb pasywny, więc nawet jak do niego dojadę, to nic mi nie będę mógł zrobić, no. Ale będę próbował. No dobra. To się autentycznie nie udało. No ale może snajperką, czy pamiętam jak się strzelało? No. Ej właśnie, moment, przecież jeszcze nie wypaliłem ani razu. No, 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 no. Czy któryś z was może nie ma trybu pasywnego? Albo jeszcze lepiej. A, dobra, ktoś tam chyba został gdzieś na glebie, albo... Pilot z helikoptera postanowił mnie rozwalić snajpą. Kurde. Dobra, no póki co strasznie okrutnie lamie. Zmienimy może coś szybkostrzelnego. I zobaczmy, czy mi się uda kogoś posłać do piachu, czy autentycznie nie. Kurde, on chyba jest tam na ziemi gdzieś. Albo nie, albo tam na górce wręcz. Albo na łodzi. Kurde, nie no, mapa wskazuje, że gdzieś tutaj się kręci. O kurwa, no, dobra. No w głowę, ej, nie wiem, czy wy to też słyszeliście. Dobra, ale jeszcze... Dobra, rozłączmy się. Nie, nie, to nie tak miało być. Tam miało być, kurde, shotgun. Bo shotgun by go rozwalił. Ale czy mi się wydawało, czy ktoś autentycznie był zdegustowany tym, że ja go rozwaliłem? Oj, no teraz masz, że powiem, ułatwione zdanie. Albo w sumie nie. Twój arcywróg! Serio, już tytułujemy gościa arcywrogiem. No nie, no bez przesady. 2-1 w starciach dopiero. To jeszcze nie jest mój nemesis. Ani trochę. Dobra, gdzieś tam. On pewnie już tam gdzieś snajpi. Tak to zazwyczaj bywa w tego typu starciach. Ale nie, dobra. Moment, bo totalnie, ale to totalnie odłączyłem się od challenge'a. Kurde. No ale z drugiej strony. No, sterowca nie widziałem, ale... Ej, zróbmy tak, jak dojrzy go moje oczko, no to wznowimy go, ale póki co ten koleś gdzieś tam dalej ucieka. A że bardzo się denerwował, jak go zabiłem, to spróbujemy go zabić jeszcze raz. Nie, ale dobra, trzeba sobie przypomnieć jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. A to ty mnie chcesz zrekrutować? Nie. Nie. Nie, nie, nie. Co? Nie, nie, totalnie nie o to chodziło. Kontakty. Morse Mutual. I w sumie tak, zapłaćmy my to za samochód, to po pierwsze, a po drugie, mechanik. Tyle pojazdów i wszystkie bez opłat. Dobra, więc tam gościu próbuje usilnie mnie załatwić. Ale ja nie muszę być mu dłużny. Co to jest za helikopter? Dobra, moment. No bo teraz troszeczkę słabo, ale ukryjmy się w cieniu drzew. Dobra, chyba to się nie spisze w ogóle, ta metoda. Dobra, ale za górką to powinno się udać. No, pytanie, czy on dobrze lata. Ej, dobra, ale jednak snajpa chyba będzie lepszym rozwiązaniem tutaj w tej sytuacji. Albo przynajmniej karabin wyborowy. O, 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 widzę w sumie... Ej, Kuba Ratchet chyba tam gdzieś się kręci jeszcze w pobliżu. No. No, to jest epickie starcie, tylko mógłbym trafić chociaż raz. Dobra, ale pora się chyba najwidoczniej turlać, bo zaraz zginę. I przełączyć na coś szybko strzelnego. Shit! Czy on tam leci na spadochronie? Nie. Kuba Ratchet kasuje mnie. Okej, okay, dobra. Więc to się stało ze znajomymi przez te 7 miesięcy. Aha! No dobra. No to jak tak? Co mam te 3 rakiety? Szkoda, że fajerwerki tylko. Ale w sumie i to się nada pewnie. No i Kuba Ratchet znowu. Oj, 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 no nieładnie, bardzo nieładnie. Ej, bo wy tam w dwójkę latacie? Aha, tak się sprawy mają. Dobra, okej, spróbujmy was skasować w jakiś sposób. I to będzie moje zadanie na dzisiaj. No chyba, że odlecą jeszcze dalej. No albo oni właśnie po prostu podlecieli. Nie, no bez przesady, przecież oni pierwsi wypalili rakietę w moją stronę. Jeżeli byli tam w dwójkę.
Nie, ja autentycznie serio polecam sobie dalej. Dobra, dzięki temu będę mógł się skupić teraz na challenge'u, ale w dalszym ciągu sterowca ani widu, ani słychu. Kurde, to na pewno jest możliwe do zrealizowania. Może być bardzo ciężki temat. No dobra, czas zwinąć auto, choć w sumie nie po to odkupowałem przed chwileczką moje z Morse Mutual Insurance, żeby teraz nie skorzystać, ale też jeszcze można zrobić to samo z Entity, w końcu bez opłat. Aha. A czemu w garażu? A dobra, w sumie nieważne, czy w garażu, czy gdzieś tam na parkingu, bądź może nawet, nie wiem, w tunelu, albo po prostu gdzieś w sinym polu. Nie, dobra. Może być sina dal, a pole może być szczere. Nie, co prawda nie widziałem, nie spotkałem się jeszcze z rozmawiającym, konwersującym polem, ale no tak się mówi. Nie wszystko musi mieć sens, jeżeli chodzi o takie zwroty językowe. Dobra, moment. Ja przecież miałem zrobić użytek ze swojego samochodu, więc czy mam numer do mechanika jeszcze gdzieś tutaj? Bardzo dobrze, jest jeszcze zapisany. Telefon się nie wykasował przez ten czas. Tak, tylko skąd? Nie wiem, w którym garażu zostało umieszczone moje auto. Okej, widzę tutaj. Phoenix, Dominator, Akuma, Hakachuo. Ohaka, Haku. No właściwie. Wakka. Ej, dawno wakką nie jeździłem. Dobra. Tutaj czy tam, gdzie będę? A w ogóle właśnie. Pytanie, czy on mnie faktycznie przywozi, czy znowu teleportacja, jak to było w przypadku poprzedniej aktualizacji. No a Simon, co jest? Albo Simeon, patrzcie, no kurde, już zapomniałem, że ten koleś inaczej się nazywał niż Simon. Aha, coś o pojazdach znowu, nawet nie byłem w stanie przeczytać, bo się skupiłem totalnie na czymś innym. Na 5 km do celu, tylko co to za cel? Lotnisko, no dobra. Kit. Cel znany, więc lotnisko, witamy. Dobra, nikt tego nie widział, spoko. Shit. Ej, no bez obtarcia nawet. Ale to z pełnym maksymalnym spaleniem, raczku. Dobra, dobra, jeszcze. No nie, i znowu ten sam błąd, ale. I jeszcze z grindem, tak jest. Choć nie, w sumie bardziej to był slide. Board slide. Nie, tutaj idę w sumie nie ma deskich. Car slide. Nie, dobra, ale jesteśmy już na lotnisku. Triczek był niezły, musicie przyznać, choć jak zwykle totalnie przypadkowy. Dobra, szkoła latania, nie, to mnie nie interesuje, ale to jest przed nami właśnie. Bardziej interesuje mnie znowu helikopter, bo chcę spróbować jeszcze ostatni raz w tym odcinku podjąć tego challenge'a. Ten sterowiec gdzieś może faktycznie tam lata. Chyba, że tylko w singlu, a jeżeli tak jest, to dajcie znać w komentarzach. Wtedy będziemy musieli jednak włączyć tryb dla jednego gracza i tam spróbować, tylko na PlayStation 4 nie ruszyłem totalnie wątku fabularnego, więc bardzo możliwe, że będę musiał gdzieś poza godzinami nagrywania dograć pierwszą czy drugą misję, żeby mieć dostęp do takich specyfików tam. Jak pojazdy latające, do tego takie duże, pulchne i palonjaste. Dobra, pytanie, jest helikopter? Jest. Dobra, i to nawet bym powiedział najwłaściwszy z właściwych, bo buzardzik. Teraz nie dość, że jestem równym przeciwnikiem dla innych graczy, to jeszcze łatwiej mi będzie wylądować z racji rozmiarów tego pojazdu. Zresztą nie, w sumie nawet to nie jest, kurde, pojazd, bo on nie jeździ. To jest sobie pojazd latający, tak się mówi, nie? No, w sumie dobrze. Nie ma się co poprawiać, kiedy się nie popełnia błędów, tak właściwie. Dobra, czym się strzelało? To jest pytanie klucz. Dobra, tutaj zmieniamy. Namierzanie wyłączone. Nie, niech będzie włączone, przecież jestem superlamą. Ale nie, strzelało się tym. Dobra, pięknie. Widzicie gdzieś sterowiec z logiem firmy Atomic. Jeżeli to jest w ogóle firma, nie jakiś, na przykład napój izotoniczny albo coś w tym stylu. Ej, dobra, tam widzę diabelski młyn. To nie jest co prawda to, ale można spróbować trafić z odległości takie jak ta, rakietą. Zaakceptuj zaproszenie Martina, wypróbować nowy tryb rozgrywki. To może w kolejnym odcinku, w tym spróbuję faktycznie trafić tutaj. No komuś naprawdę muszę teraz mocno uprzykrzać zabawę na diabelskim młynie. Dobra, uprzykrzać to jest chyba zbyt lekkie słowo. Ktoś tam, kurde, zginął po prostu. Nie, ale dobra, sterowca brak. Więc co jest z tymi challenge'ami? Czyżbym potrzebował nowych? Bo tak wybrałem, prawdę powiedziawszy, pierwsze z góry, które wydawało mi się wykonalne i fajne. W
które było pod tam poprzednim odcinkiem, 276. Ale może one się zdezaktualizowały po prostu. Już nie można ich wykonać, bo gra po prostu się zmieniła przez ten czas. Więc kochani, no dobra. Sterowca nie widać, a to sobie jeszcze troszeczkę polatam, ale już w tym momencie wam przypomnę o waszych najnowszych challenge'ach, które chciałbym zobaczyć pod tym odcinkiem. Inaczej, nie piszcie, jeżeli nie chcecie, żebym je wykonał, ale jeżeli chcecie, żebym podjął się ich wykonania, no to muszę znać ich treść. Muszę wiedzieć, o co w nich chodzi. Ale ja tymczasem mogę potrenować lądowanie, skoro sterowca nie widać. Ale właśnie, no on nie musi krążyć nad miastem. Ale skoro to jest sterowiec reklamowy, no to kurczę, chyba najbardziej racjonalnym rozwiązaniem byłoby to, że on się kręci właśnie gdzieś tutaj. Żeby ktoś go widział. No po co ta reklama, kiedy nikt tego nie zobaczy? No ale dobra, to nie jest powiedziane, że on faktycznie w tym momencie musi przelatywać nad miastem, albo na tak wysokim pułapie, on może być jeszcze niżej. Gdzieś na wysokości budynków może nawet, ale nie, dobra, polećmy w bardziej górzysty teren. Może tam go znajdę. Może się ukrył gdzieś za pagórkiem. Bardzo wątpliwe, ale nie niemożliwe. No warto to sprawdzić, ale moment właśnie. Moment. Czyżbym widział tutaj mojego ex-znajomego? Nie no dobra, oczywiście żartuję. Żeby stać się moim ex-znajomym, to trzeba mi naprawdę nadepnąć na odciski, to no porządnie. Chyba w obcasie jeszcze zrobić piruet. Ale mogę spróbować kogoś tam ustrzelić. Dobra, ale nie zniżajmy się aż tak bardzo. No nie, nie ten przycisk, nie ten guzik. Ale dobrze, posłana rakieta. Ta już gorzej. Ta po prostu kiepsko. No ta jeszcze gorzej. Dobra, czyżby schował się pod mostem? Nie, jedzie dalej. No ta chyba będzie dobrze. Aj nie. No, tu się może to... Nie, no kurde. Ale, moment. On się teraz na mnie tam zaczai, więc nie będziemy tacy głupi. Nie. Ale to można zrobić, mimo wszystko. Jakoś go spróbować trafić tam od góry. Nie, na pewno nie. Dobra, odlatujmy. Super Lama pokazuje teraz swoje prawdziwe oblicze, czyli raz, że totalna lamerka, a dwa, uciekamy helikopterem wyposażonym w rakiety przed gościem, który jest wyposażony tylko w najzwyczajniejszą broń palną. Ale po prostu jest na ziemi i troszeczkę łatwiej mu się pewnie chodzi. Nie, dobra, ale przemieszcza się znowu. Co daje mi szansę na ustrzelenie go. Albo nie. Chyba się to nie on. Albo wszyscy po prostu są pod spodem. Tak jest. No to kurde, troszeczkę kiepściutko. Bo ich nie ustrzelę. Dobra, ale coś tam eskalowało. Jest nieźle. Może w ferworze walki gdzieś tutaj pojawi się jeszcze sterowiec, więc... No, a może nie. Dobra, kochani, ja w tym momencie kończę ten pierwszy powrotny odcinek z GTA Online. Następny już wkrótce, ale poczekam jeszcze, aż challenge się pojawią jakieś od was pod tym odcinkiem. Więc w tym miejscu żegnam się z wami, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!